Witamy na naszym kanale. Waszej uwadze proponuje się ranking top 10 drogich aukcji za luty, sprzedanych na Veolity za łączną kwotę ponad 75 tysięcy euro. Więc chodźmy. Na 10 miejscu rzadki srebrny medal 1841 roku w stanie prów, na pamiątkę za ślubin następcy tronu. Wybitny obiekt rozdziału falerystyka rosyjskiego imperium. Z ceną wywoławczą w 300 uzyskał 158 ofert i został sprzedany za 3261 euro. 9 miejsce zajął samowar w kształcie amfory z srebrzeniem, wyprodukowany w słynnej warszawskiej fabryce Józefa Frażę. Rzadka forma i doskonały stan samowara w wyniku przyniosły sprzedawcy 3576 euro. Na 8 miejscu rankingu złota oznaka Orderu Świętej Anny drugiego stopnia z mieczami w doskonałym stanie kolekcjonerskim. Bardzo znany Order Rosyjskiego Imperium wydawał się za zasługi wojskowe. Zwycięską okazała się 89. stawka w 3593 euro. 7 miejsce zajął zestaw najbardziej prestiżowych nagród pokojowego czasu z okresu ZSRR. Złoty medal Sierp i Młot oraz Order Lenina z dokumentami. Lot z minimalną ceną wywoławczą otrzymał 68 stawek i był sprzedany za 3594 euro. Więcej niż 200 osób śledziło nad aukcją, że zajęła 6 miejsce w naszym rankingu. 144 stawki zrobili nabywcy za bardzo rzadki i kosztowny aureus rzymskiego cesarza Galby, który panował tylko przez 6 miesięcy. W wyniku złota moneta przyniosła sprzedawcy 3723 euro. Ogromny interes wśród nabywców wywołała ikona z pozłotą i emaliami Święty Jerzy Zwycięski. Kanoniczna fabuła której jest charakterystyczna jeszcze dla ikony barokowej. Aktywny handel z minimalną ceną wywoławczą osiągnął maksymalną ofertę w wysokości 4782 euro. 4. miejsce zajął aureus cesarza rzymskiego Galiena, na który sprzedawca przyjął ofertę kupującego na 5162 euro. A propos, żaden ze światowych handlowych płacyków albo aukcji nie realizowały tyle aureusów Galiena w sezonie zimowym jak Veolity. Na 3. miejscu naszego rankingu znajduje się wspaniały wzór sztuki jubilerskiej. Fabularna papierośnica wykonana ze srebra 84. próby na specjalne zamówienie jako kosztowny prezent. Zwycięską okazała się 92. stawka, która przyniosła sprzedawcy 6559 euro. Drugie miejsce zajął męski zegarek z wiecznym kalendarzem, wypuszczony w kopercie z 18-karatowego złota najbardziej prestiżowej szwajcarskiej marki Ulysse Nardin. Aukcja z minimalną ceną wywoławczą otrzymała 90 ofert i została sprzedana za 8667 euro. Na poczesnym pierwszym miejscu naszego rankingu lekki talar 1621 roku. Unikatowa moneta wybita za panowania króla Zygmunta III. Aukcję obejrzało ponad 500 osób, a zwycięską okazała się 147 stawka z ceną 32493 euro. Dziękujemy za przegląd. Kolekcjonujcie historię razem z Veolity.